Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. O co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. W porządku. Ktoś musi ich powstrzymać. Tak zrobimy. Powstrzymamy ich przed wszystkim, prócz chwili krzyku. Prowadź zatem, dziewczę. Chętnie zobaczę, do czego jesteś zdolna. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. Ten tłuścioch to tam chyba nie śpi. Nie ma mnie. Mogę z nich odetchnąć.
To alarm. Narobi dość hałasu, żeby zbiegło się ich więcej. Będzie już cichutko. Co to było? Uwaga! Frost zawsze mówił, cierpliwości. Prawdopodobnie mamy towarzystwo z życiem! Chwycili tych podróżnych. Brajna, chyba mamy jakiś gości. Widzę kłopoty! Dali się.
Co tam jest w górze? Otoczyć mi te pudy. Chwilę. Porozmawiajmy. Wciąż węszą. Poczekaj. Czy mógłbym się do ciebie odezwać? Proszę, mogę coś powiedzieć? To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko! W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. Miłe uczucie, co nie? Zatrzymaj je jeszcze przez jeden oddech i wypuść. Ach, nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go.
Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to, co kocham. Widzisz w tym coś złego? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Załatwiamy. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie. A bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu.